Cześć, witamy Was wszystkich na naszej crazy wyprawie po Warszawie. Tym razem zaprosiliśmy jako naszego przewodnika, przewodniczkę zawodową, Hankę Warszawiankę. Dzisiejsza wyprawa pokaże Wam, co w Warszawie wiąże się z nauką. Będzie geologia, będzie medycyna, będzie... No bo co jeszcze będzie, to właśnie niespodzianka. To jest ten pałac. A co wspólnego ma z nauką? Z tej strony to kamienie, słuchajcie. W środku, jakbyśmy weszli, okazałoby się, że tutaj się można uczyć geologii. Są marmury czarne z Ukrainy, są marmury z Gruzji, są przekrystalizowane wapienie z Chęcin albo spod Kielc. Pałac Kultury i Nauki jest ogromny, także nie pomyl się. Do Muzeum Ewolucji musisz przyjść od ulicy Świętokrzyskiej. Chodźmy, będzie szałowo. Muzeum Ewolucji, pierwszy przystanek naszej dzisiejszej wyprawy i mamy tarbozaura. Cała zabawa polega na tym, że tu mamy odlew kości, tak go w takiej pozycji go znaleziono, takiej wykręconej i te kości, które były w tym miejscu, na pustyni Gobi, później je wydobyto i z nich złożono ten szkielet. To jest młody osobnik i prawdę mówiąc ten szkielet nie do końca pokazuje, jak one naprawdę wyglądały, dlatego że tu obok zaraz jest drugi szkielet, który jest złożony w takiej pozycji, w jakiej faktycznie te dinozaury się ustawiały, tak? Czyli miały... pochylone. Pochylone, dokładnie. Kiedyś sądzono, że dinozaury spokrewnione z tyranozaurami, bo to są, one są podobne do tyranozaurów nieco, chodziły w ten sposób, a teraz wiemy, że chodzą tak. A to jest smok wawelski, prawdziwy smok wawelski, czyli taki archozaur, który został znaleziony w Polsce, w Lisowicach i nosi łacińską nazwę smok wawelski, więc gdziekolwiek się o nim pisze czy mówi na świecie, to się właśnie mówi jako smoku wawelskim. A ile on ma? Wiesz co, on miał, tak, on miał około 6 metrów długości, całe jego ciało, natomiast no, znaleziono niewielkie fragmenty, ale na ich podstawie zdołano odtworzyć to, jak on wygląda. Ewolucja w morzu, czyli najnowsza wystawa Muzeum Ewolucji, jeszcze cały czas w trakcie budowy, mnóstwo szczegółów i niektóre dość przerażające rzeczy, tak jak dewońska ryba pancerna. Teatr anatomiczny, czyli, słyszeliście kiedyś to określenie? Przychodzi się do teatru na spektakl, prawda? A anatomiczny, czyli dotyczący budowy ludzkiego ciała. No to tutaj właśnie, w szpitalu, bo od tego miejsca aż do Placu Powstańców, czyli w tamtą stronę, jeden kwartał, rozciągał się teren szpitala. I tutaj, jeśli ktoś zmarł, no to mógł zagrać w teatrze. Jego ciało przynoszono tutaj, widownia siedziała, to byli ludzie, którzy bardzo się postarali o bilet. Nie każdy mógł wejść. Przychodzili tłumnie po to, żeby zobaczyć, jak pośrodku takiego amfiteatru, na stole, który stał na samym dole, główny lekarz rozcina człowieka i wyciąga z niego właśnie wnętrzności. Oni siedzieli na takich ławach wznoszących się pod sam sufit i oglądali to po to, żeby się czegoś nauczyć. Jeśli zawsze marzyłeś o podróży na Księżyc, tutaj w Warszawie możesz spełnić swoje marzenie. Jesteśmy przy Układzie Słonecznym, czyli u stóp Mikołaja Kopernika. Tylko, czy temu Układowi Słonecznemu, tym proporcjom i odległościom w ogóle można wierzyć? Jego proporcje, jego odległości w nim są przekłamane. Gdyby chcieć rzeczywiście odwzorować Układ Słoneczny i Słońce, które znajduje się tam w tle, było średnicy mniej więcej pół metra, to Ziemia musiałaby być wielkości groszku i znajdowała się około 55 metrów stąd. W związku z czym konstrukcja takiego pomnika byłaby nieco karkołomna i trudna do dostrzeżenia dla przeciętnego przechodnia. Jesteśmy niedaleko Zamku Królewskiego, pod kościołem świętej Anny. Pod, dlatego że to jest świątynia ustawiona na skarpie, bardzo ważny kościół dla Warszawy, bo stoi tutaj od średniowiecza. Tylko że kościół sprawił warszawiakom psikusa i to nie jeden raz. No właśnie, gdzieś w
1948 roku, kiedy tu budowano trasę WZ i tam jest tunel tej trasy, bardzo ambitne przedsięwzięcie, jak robiono ten tunel, to kościół zaczął pękać, dosłownie, zaczął pękać i obsuwać się z całą tą skarpą w dół. Trzeba go było ratować błyskawicznie. Okazało się, że w ogóle zjeżdża dlatego, że ta skarpa jest zbudowana jak tort. Są warstwy takie geologicznie patrząc, jakby był krem i coś gęstego i generalnie to wszystko tak zaczęło spływać. Żeby to uratować, to zbudowano te mury, które tu są. W sumie trzy takie oporowe mury. Powbijano tam strasznie dużo żelbetowych takich słupów w tą skarpę. Jeszcze robiono takie zastrzyki. Przepuszczano prąd i robiono zastrzyki ze specjalnych roztworów, które spowodowały, że częściowo ta skarpa zamieniła się w skałę. Jeśli Zamek Królewski to dla Ciebie tylko to, co widać od strony Placu Zamkowego, zapraszam. Chcę Ci pokazać go z innej strony. Od dołu, od Arkad Kubickiego, czyli od dwupoziomowego przejazdu. Dołem było połączenie pomiędzy Marienstadtem na południu, a Rybakami na północy, a górą prowadziła trasa przez Ogród Królewski aż do samej Wisły. Jesteśmy w tunelu pomiędzy Zamkiem Królewskim a Arkadami Kubickiego, który dawniej ciągnął się aż do samej Wisły, a jest to tak naprawdę kanał ściekowy z kuchni zamkowych, który istniał w XVII wieku. I potem, co ciekawe, odkryto go tuż po powstaniu styczniowym, Rosjanie go odkryli, kiedy poszukiwali domniemanej kryjówki Romualda Traugutta. Natomiast odkryto bardzo wiele ciekawych elementów architektonicznych tutaj, w tym korytarzu, bo on został tak dziwnie wykonany z różnych części zamkowych. I wreszcie XIX-wieczne centrum Warszawy. Plac Teatralny. Tu mieści się najpiękniejsza warszawska scena i tutaj jest też Pałac Jabłonowskich. W Pałacu Jabłonowskich mieści się centrum życia urzędniczej Warszawy. Tutaj jest ratusz. Ale wieża służy też pewnym celom naukowym. Sprawdźmy. Ten słupek, taki dosyć niepozorny, przed Teatrem Wielkim, to jest słupek wyznaczający południk warszawski, czyli południk numer 21 stopni, który przebiega między tym słupkiem a wieżą, która jest za nami. Jakby tak wyznaczyć linię, to tu, uwaga, powinien przebiegać południk. Teraz jak spojrzycie sobie na oczy z GPS-a, to tu wcale nie jest 21 dokładnie. Tak naprawdę zostało zmienione położenie tego południka. I gdybyśmy chcieli znaleźć się w tym miejscu, gdzie to będzie dokładnie 21, to byśmy musieli pójść jakieś 500 metrów w tamtą stronę. W czasach, kiedy stawiono ten słupek, to on rzeczywiście przebiegał mniej więcej w tym miejscu i ta wieża, która jest za nami, służyła właśnie do celów pomiarowych.